No skup Musiałem się. włączyć presę, bo ten, dobra, no. Będziemy nagrywać. Dobra, przywitamy się ładnie. Cześć wszystkim ludzie, jestem dzisiaj ze sąsiadem. O sąsiad, kurwa, weź ty Red Bulle, Jest, ostaw. Dymio, patrz, umiem się zatrzymać. No, sąsiad Red... Widziałeś takie rzeczy? Sąsiad, odstaw te Red Bulle. Dzisiaj wieczorek sierpniowy, zbieramy baloty u Jadę. mnie. Sąsiad prasuje mi usługowo. Tu pyry widzicie, co zasadziłem. Trochę za dużo, jak do swojego jedzenia. I w ogóle, i w ogóle. Łapeczkę w górę ludzie zostawiamy, tak dla motywacji na sam początek już. O Boże, ale mam teraz laga. Ta. A mój. Dobra. Ja nie wiem, kto podpolił. Ale ten, lecimy ludzie dzisiaj sobie ze żniwami, jak widzicie, potop stoi. Odpoczywa, bo jeszcze do sąsiada dzisiaj będziemy tam jeszcze jutro, pojutrze może się skoczył tam. Muszę mu tam na siłę nadojrzeć do końca. A ja sobie już wjeżdżam IMT. Boże, jak on dziwnie wygląda z tym przyczepką taką malutką. Ja sobie dzisiaj Dobra, wjeżdżam. już jest 10 balotów. Boż! Ja muszę wpierw sprzedać, żeby ci zapłacić za nie. Tak jakby. No sąsiad tutaj kasuje stówa od balota. A ja wrażę w sumie, jak kasują od balota, Gienek? Nie wiem właśnie, jak kasują. Nie mam pojęcia, jak to jest. Musimy się spytać pewnej miki osoby, co tutaj u nas we wsi Tak. pracuje. Dokładnie. Tak. Tylko on będzie miał takie wywody, nie? Że nie wiem, ty lepiej do niego napisz. O Boże. I nic o mnie nie mów. O Boże, teraz najgorzej by było, jakby oglądał. Trudno. Dobra. To już tysiaka jestem sąsiadowi winny. Kurde, to ja chyba muszę ten kombajn trochę drożej liczyć, bo... No praca jednak tańsza rzecz, a kurde, patrzcie jak mnie Jak kroi. tańsza rzecz? Kombajn Człowieku. o 100 tysięcy więcej, no ale dobra. No, ale presta ile nakręci? Ja jak coś tutaj pierdolnie, to już poważna sprawa. A w potopie? To z Rosji trzeba części sprowadzać. A, z Rosji. O Boże, tam slow motion chyba ćwiczyłeś. Ej, ja nie wiem właśnie, co tak, takie te slow motion się dzieje. Gienek? Powiedz mi coś. Ty, czemu on za burtę poszedł? Ale się burta wygła, Gienek. Patrz. Grubo, grubo. No, ze sąsiadem na jednym polu normalnie dzisiaj. Więc za taką... I tam na tamto też jechać od razu? Tak, za taką akcję na trzy ciągniki od razu ludzie łapka w górę musi być. Dzisiaj czas trochę spowolniłem, ale ogółem dopiero dzisiaj wyszedł dla was odcinek z tym, jakie mamy zwierzęta mieć. Więc nawet wam nie powiem, co tam wygrało i tak dalej. Bo dopiero tak, nie wiem, z 10 minut temu może wydałem ten odcinek, więc ten... Więc na razie nie wiemy, co ze zwierzętami, ale zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że na kolejnym odcinku już powinna być odpowiedź, ale jak ktoś nie głosował, to w komentarzu daję jeszcze raz ankietę daję ankietę jeszcze raz. I chyba, że już będzie następny odcinek nagrany, to nie daję ankiety. Bo tak to... Co, Miki? No, no nie wiem co. Bo tak to już potem mogą być kupione te krowy i w ogóle, ale krowy, w cudzysłowie krowy, zwierzęta, oczywiście miałem na myśli. Ktoś może napisać też w komentarzu, co zauważył, co się zmieniło w Deutschu. No, jak ktoś zauważył, jak ktoś uważnie ogląda, to na pewno zauważył. A jak ktoś nieuważnie, to też na pewno zauważył, bo nawet Miki zauważył, a on nie przywiązuje wagi do wyglądu. Nie, w ogóle. Maszyn. Tak to Gienek, to wyperfumowany, wykrochmalony tam idzie. Dobra. Ty Gienek, ale ci powiem, ty tam sobie pożyczyłeś do jakiegoś sąsiada wieśka i no te kurde tą wielką do balotów, a ja tu patrz, pronara i no napakuję więcej jak ty na tą balotnicę, tą dużycę taką. No baloty za mocno widać nie zbite, bo widły od palet się wbijają. Dobra, ty wysrasz mi tu jakiegoś? Czy nie? Nie. Ale to lipo. Pojedziemy dalej. W takim razie. No. Kurde, nie ma chyba tutaj nic. Jest jakiś mały. Dobra, no tam jedna kolejna i tak. No ale kurde, mi brakuje 50 kilo, nie? No to na kolejnym wywalisz. Nie, tutaj zaraz się wywalę. O Boże. Czekaj, bo ja tutaj muszę się skupić na układaniu, a nie na pitoleniu. No, trochę odcinek za muła, bo zbieranie... Jak się nie pomyliłem, to jest 18. 17,5.
18. Bo tak się muszę skupić na układaniu trochę i dlatego może być za muła. Więc no. To normalnie to by wchodziły trzy baloty i tak jeden w powietrzu by mógł być, nie? Ale ten jeden w burtę wszedł tak trochę od tyłu, ale na to nie patrzcie. O ile w ogóle ktoś zauważył, ech. Dobra, tu już Jak ten. tego, to ten, to policz jeszcze raz, bo mogłem się gdzieś tam pierdyknąć, nie? Jest pół balota. Jak pół? No bo pół już nie ma. Pół już w stodole, tam iPhone na pełnej dzwoni. Jak słychać, to sorry ludzie. Idzie słychać. To dobrze. Znaczy ja nie słyszę na odcinku, czasem można je słychać, ale wątpię. No może by słychać jeszcze na głośno, bo Kurde, więcej. ej, z przyzwyczajenia pojechałem na swoje pole, ale tutaj zaraz zrobimy takim mgłą, przylecimy. No tą łąkę to ty sobie kupisz może, co? Zobaczę. Bo bym chciał jakieś większe pole kupić, a nie tutaj są coś z tymi górami i pagórami. Takie, bo dobra, czekajcie, muszę jeszcze. I obok Co domu muszę? bym chciał łąkę kupić tam wtedy. Aha, zobaczymy też, co ludzie zagłosują, bo jak będziesz musiał mieć na przykład trawę czy tam siano do czegoś, to ten. No to już będziesz musiał kupić łąkę i to samo ja. Albo se zasiadł, nie? No ale ja bym wolał kupić, bo tak No. klimatycznie te łąki w miarę są rozplanowane. Tylko to pole tutaj po prawej to było zwykłe pole. Teraz się w łąkę przerobiło, to Miki Pyrki kopał ostatnio, jak ktoś oglądał ostatni odcinek, a jak nie, to zapraszam, jak komuś się nudzi, to ostatni odcinek jest Na tam. odcinku pyrek nie kopałem. No może, ale to tam mniejsza. Na buraki kopałem, na tym trójkątnym takim jakby. No buraki, nie pyrki, no to mi się pomyliło. Też okopowe roślina. No. Dobra. Tylko jakbyś buraka ugotował i byś go zjadł, to byś miał srakę 3 dni. O Boże. A pyrki jakbyś nie dogotował, to samo by było. Nieprawda. No, 2 dni, dobra. Byś miał gorączkę. Tak? No. Muszę surowe pyrki zacząć Jak surowe, jak zjesz kawałek surowego ziemniaka, nie? Kawałek. Bo jak No. zjesz całego surowego ziemniaka, to w szpitalu wylądujesz. Ole, fajnie. To helikopterem będę latał, No. tak? Nie, nie helikopterem. No to czemu wyląduję? Kurde. To samolotem? No. Na spadochronie. Aeroplanem, tak. Aeroplan. Będziesz miał taką wiksę, że człowieku. Boże. Będziesz latał, jak będziesz siedział. Po co chodzić, można latać. No, ale ten już Genek z tym palcem lepiej, bo już dzisiaj normalnie mogłem iść do szkoły. A nie tak O. ukuśtykać. Tak to kuternoga mnie wyzywali w szkole. Bo mnie nie lubią. Nie chuja, ja kolegów w ogóle nie mam. Teraz Miki poszedł do tego całego marszewa śmiesznego, tam Seby, nie Seby. I Genek mnie pier... I delikatnie mówiąc. No, dokładnie, tak jest. Nie no, beka, oczywiście, patrzcie. Dzięki właśnie moim oponom, bądź kołom, mogę sobie tak po pyrkach pojeździć, a gdybym miał inne opony, czy tam koła, to bym sobie tak nie mógł po pyrkach pojeździć. A jaki kombajn do pyrek będzie, to zobaczycie. Jeszcze Miki przypomni mi, żebym ten kombajn do pyrek wytestował, bo Dobra. w sumie mogłem, chuj, mogłem go wytestować zanim posadziłem pyrę, ale no dobra, nie bądź. I się nie Chyba bać. będzie 5 baltów z przejazdu. No, serio? No. To GTS-e. Ale Strasse se blond. zarobię. Ale jak ja se zarobię, matko bosko. No, ej ty, ale na każdym odcinku prawie ja bym mógł talerzowanie robić, bo zazwyczaj nie, jak na odcinku nie wiem co robić, to zapinam talerzówkę. A na tym akurat mam No, co w robić, sumie. ale żeby dla odmiany trochę było coś. Ale dobra, czekaj, cyk, tu baloty do góry, zaraz będą. O, trochę podrywa Dojcza niestety, bo lżejsze felgi. Ty. No, ja ze sumy zarobiłem 32 tysiące. Się presa zwróciła. Ja z jednego pola tyle zarobię, e? Zarobisz, ale mi będziesz musiał też trochę dać. Malik poradnik, jak wyprać hajs lepiej niż perwol. Tak, Mikołaj? Nie, bo cię zablokują za używanie takich słów. Szczekaczem skończył na oszczeniu kłów. Podpisuj ten weksel, ja chcę. Dobra, nieważne, ja tu się zacząłem śpiewać, nie? Ludzie zaraz napiszą w komentarzu: weź kur, ty chu, nie fałszuj, ja pie, ku, jak ty tak możesz? Ty, czaisz to, że na jedną przyczepę zmieściłem prawie wszystko? Resztę No. na widłach mi się zmieści. Tylko gorzej, że zapiąłem już piąty bieg, a jestem teraz, muszę skręcić o 90 stopni praktycznie.
To jest Deluxe, IMT Deluxe. 570. Silnik Mercedesa, sześciogarowiec. Na dwóch turbinach. Nie na. Ja, D. Dobra. Już 10 balotów masz. Hamuj. A tutaj ile jest? 8. 8, 16, 18 tam jest. Na tym pierwszym. 18, czyli 1800 ci muszę sąsiad dać. No. Dobra. Więc elegancko. To już jest 11. Ty! Zobacz, ile pieniędzy dostałeś. 7 koła. Oddaj mi to, bo ja jestem u ciebie zatrudniony, wiesz? No, już zaraz ci dam. Ja pierdziule. 7000, dobra, zarobiście. Weź ty mnie zwolnij albo coś i mi oddaj całe te pieniądze dokładnie. Z dokładnością co do jednego grosza. Dobra, masz 7200, nie będę taki. No i git. To weź mnie ty zwolnij. Bo ja cię mam zatrudnionego, to ty sam możesz jeździć u mnie. Dobra. I teraz powinno być git, nie? No. Dobra, to ja IMT-kiem, w sumie nie, czekaj, IMT-kiem se stanę u ciebie na mostku póki co. Zobaczymy, jaki będzie plan dalej. Dojczyk tu odpalony na pełnej ludzie, wam powiem, ale teraz te do sąsiada te dwa baliki się zawiezie. A ty se odjąłeś ten pieniądze, ten? Odjąłeś se te pieniądze, co za presę, czy nie? Jak co za presa? No te za presę, co mi oddawałeś, to wziąłeś se za presę, czy nie? Jak ci oddawałem za presę? Co ci oddawałem za presę? No dałeś mi te 7000, co moje były, tak jakby co ty dostałeś. No, to oddałem ci je, no i co? No, to se ująłeś, żebyś za presę No miał. nie, bo mi równe 7199 mi dałeś, nie? Tak jakby. Aha, dobra, to czekaj. Ja ci muszę dać 1800 za pierwsze pole. Dobra, git. Jest dobrze, sąsiad? Jest dobrze. Teraz będzie teraz jeszcze 13 balot. Boże, tam licznik by ci się przydał w tej. Ej, kurde, ej, Gienek, jak wszystkie baloty mi się nabijały elegancko, to tych balotów nie mogę nabić. To ty, że jest. Na końcu pola dobijanie, że zmienił, żeby za dużo balotów nie wyszło. Ej, serio, Miki. Ej, wytyfy. Ale problemy techniczne. Pyry się całe pogniotę. Ej, o co chodzi, Gienek? Powiesz mi? Ale bida. Ale chyba pomału będziemy kończyć, tylko zobaczymy, czy Miki jeszcze go nie ma. Tak jakby go nie ma. Jestem Boże, teraz już. weź wyżej telefon. No kurde, jestem w samym miejscu, co był cały czas. Aha, to dziwne, bo tak słychać cały czas pierdzi. Dobra, ludzie, będziemy kończyć. Tak nie mam pomysłu, co na tym odcinku jeszcze powiedzieć. Ale tu se nawrócę IMT i pojadę na pole. Wiesz co? Co? 14 balot. Dobra, ludzie. Także łapeczka w górę, kto nowy, to subik w komentarzu. I pamiętajcie, jeżeli jest to w komentarzu, jest przyczepiona. Strawpol, czyli ankieta, i tam sobie wbijajcie i głosujcie, jakie zwierzęta, i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć!